Halo? Halo, dzień dobry, pan Rafał? Tak. Dzień dobry, ja mam numer, ponieważ ja kiedyś zapytałem na YouTubie i pan na transmisji sam napisał numer do siebie. Tak. No ja chciałem porozmawiać z panem. Generalnie tak obserwuję to wszystko, co się na szkolnej dzieje. No i tak miałem ochotę z panem porozmawiać. Można? Proszę uprzejmie. No to przede wszystkim chciałem panu powiedzieć, że ja to mega doceniam, że pan bierze Krzysztofa i go, że tak powiem, w ruch wprowadza, że nie siedzi cały czas w tym domu i nie rozpacza, bo naprawdę już dawno brakowało czegoś takiego, żeby go zacząć, że tak powiem, asymilować z resztą społeczeństwa. No więc to jak najbardziej szanuję, panie Rafale. No tak, socjalizacja jest potrzebna, na pewno. Bez tego... No, tak. No wiadomo, każdy wie, jaki jest pan Krzysztof, no ale no jest maskotka miejscowa, nie? No musi po prostu mieć kontakty z ludźmi, żeby widzieć, jak inni też się zachowują, co wypada, co nie wypada. Jak sam siedzi w domu, to po prostu traci to poczucie w ogóle. Ja powiem tak, ja głównie zauważyłem na przykład w sytuacji, kiedy był Wojtek tam na, nie wiem, to było rok temu czy dwa lata temu, jak był w Krakowie na odwyku, no to było widać ewidentnie, że Krzysztof odżył bez Wojtka, nie? To było widać tak naprawdę, jak ręką odjął, że Krzysztof odżywa i tak naprawdę znowu się zaczęło gorzej, jak niestety Wojtek wrócił, nie? Taka jest prawda moim zdaniem. Znaczy to też jest właśnie, nie jest takie oczywiste, bo jest ten słynny taki film też, jak oni się cały czas kłócą niby, nie? No. W momencie Jacek tam była sobota wieczór, nie wytrzymał, przyszedł na Mlecznym Człowieku, to jest ten film, i mówi: Wojtek, koniec, wyprowadzasz się, pakuj się. Tak. Bardzo mi się podobało. Tak, bo mówi: Jacek, dlaczego ty tak zrobiłeś? On mówi: ale o co ci chodzi? No chciałeś, żebyś wyprowadził, ja pomogę mu się spakować i zaraz się wyprowadzi. Ale ja chciałem, żeby on się wyprowadził. Ja chciałem, żebyś ty z nim tylko porozmawiał, żeby on mnie lepiej traktował. Bo to też w innej rozmowie wyszło na przykład, że mieliśmy gdzieś tam jechać i ja mówię, on chciał, żebym ja z nim jechał i Wojtek. I ja mówię: no ale jak, Krzysiek, to oddzielne pokoje każdy będzie miał. A Krzysiek mówi: nie, któryś z was musi spać ze mną w jednym pokoju, bo ja się sam będę bał spać. I to jest właśnie cały czas to samo, że jak Wojtek gdzieś pójdzie i nie wraca, to Krzysiek zaczyna dzwonić, że jechać, trzeba szukać Wojtka, z Wojtkiem coś się stać musiało, będziemy jeździć po mieście szukać Wojtka. Ja mówię: dobra, dorosły facet, pójdzie, poszedł, wróci, nie, i tak dalej, nie? Nie, ja już dzwoniłem po szpitalach, dzwoniłem po policjach, ja się boję sam w domu zostać, nie? No tak, bo on się boi, on się boi samotności, nie? Może gdyby na przykład był ktoś inny, kto by nie był Wojtkiem, tylko że problem polega na tym, że nikt inny 6 lat nie wytrzymał, a Wojtek to wytrzymał. No tak, oczywiście, że tak, ale ja w ogóle, ja mam taką teorię, tak, że bardziej niż przywiązany do Wojtka, bardziej niż więź z Wojtkiem, po prostu Krzysztof się bardziej boi samotności. Tak, nie, oczywiście, masz rację, to dokładnie może chodzić o to, co ty mówisz. Gdyby na przykład się znalazł ktoś lepszy na miejsce Wojtka, on mógłby Wojtka wykopać z domu. Oczywiście, na pewno. On cały czas mówi właśnie, że bo on wziął Wojtka przy garnku i myślał, że Wojtek tak, będzie rąbać drewka, jak jest niby kucharzem, będzie gotować, będzie sprzątać, będzie robić zakupy, nie wiem, jeszcze powinien być kierowcą, go wszędzie wozić, no i najważniejsze rzecz, że jeszcze pieniążki powinien zarabiać, nie? To znaczy tak, no na pewno duże wymagania ma Krzysztof, ale z drugiej strony Wojtek mógłby cokolwiek robić, bo tak naprawdę... Ale, bo to też jest właśnie, to jest z kolei druga sprawa, bo ja to znam tam od środka, nie? Że na przykład przychodzi ta teraz kuratorka sądowa z MOPS-u i na przykład mówi, że trzeba zrobić, posprzątać tutaj, zmyć podłogę, to nie może tutaj brudne, jakieś śmierdzące rzeczy trzeba wyrzucić do śmietnika i tak dalej, nie? I Wojtek cały czas mówi: no ja chciałem wziąć, zamówić kontener na śmieci, wszystkie te różne tam graty powyrzucać. Krzysiek nie pozwolił. Wymienili okno wtedy z tego drewnianego, potłuczonego na plastikowe. Do dzisiaj ma o to pretensje. Tam cokolwiek ruszyć, on mówi na przykład: trzeba odkurzyć. A Krzysiek: nie trzeba, nie? Jest czysto, nie? Jest właśnie, Wojtek cały czas mówi tak: zobacz, moje łóżko, nie? Tu jest, ja co tydzień piorę pościel, piorę tą narzutę na tapczan i tak dalej, nie? Zobacz po drugiej stronie łóżko Krzyśka, nie? Jakieś no tak. Papierów, listów, jakichś nie wiadomo czego, nie?
tylko narzygać na tego łóżko, nie? Znaczy, tak źle nie jest, nie? Ale on po prostu, on mówi, trzeba posprzątać, bo pielęgniarka w końcu przyszła i on mówi, a co ona mi będzie mówić, że co ja mam we własnym domu robić? Ja jej nie wpuszczę następnym razem do domu w ogóle, nie? Och, nikt mi nie będzie mówić, co ja mam u siebie robić w domu, nie? I to... Rafale, a powiedz mi, a dla ciebie kto jest bardziej toksyczny? Wojtek czy Krzysztof? Co, ciężko porównać, bo to trochę oni się wzajemnie nakręcają w pewien sposób, że Krzysiek mówi, że gdyby Wojtek nie pił alkoholu, czy tam nie wąchał, to by wszystko było dobrze, ale z drugiej strony, wiesz, jak ktoś jest uzależniony, to będzie to robić, bo jest uzależniony, nie? I z kolei krzyczenie, czy bicie go ze strony Krzyśka, że on tam nakrzyczy na niego, czy go straszy, czy coś tam, wiesz, to jest żadna metoda, bo on więcej wącha, nie? Wiesz. Oni się właśnie tak jak powiedziałeś, oni się wzajemnie nakręcają, no bo tak. Wojtek nakręca Krzysztofa, a Krzysztof nakręca Wojtka i Wojtek to jest jego mechanizm obronny, że on ucieka po prostu do tego rozpuku, nie? Ucieka, a wiesz, a nawet procesie się mówię, chłopaki, bo ja na początku też tego nie rozumiałem, a dlaczego wy mieszkacie w jednym pokoju? Przecież jak śpicie, siedzicie non stop ze sobą, to musi powodować konflikty, nie? A w ogóle jeszcze plotki powoduje, że wy jesteście tam jacyś geje boży i tak dalej, nie? I dopiero zrozumiałem, jak Krzysiek mi powiedział, że on się boi sam spać w pokoju, bo ja mówię, przecież tam jest drugi pokój, można by zrobić dla Wojtka drugi oddzielny pokój, byście mieszkali w oddzielnych pokojach, to już nie byłoby tyle powodów cały czas do kłótni, nie? Wojtek... No tak, ale z drugiej strony Wojtek też ma ręce, ma nogi i ma łeb i już dawno powinien sobie ten pokój przyszykować i ale nie słuchać tych... Chociaż by się Krzysztof przyzwyczaił. Wiem, chociaż się Krzysztof przyzwyczaił do tego. To jest niemożliwe, bo on po prostu, on musi być w jednym pokoju z Krzyśkiem, bo Krzysiek mu powie, że on sam się boi spać w pokoju. Wiesz, także on nie może spać w innym pokoju, bo po prostu Krzysiek mu na to nie pozwoli. On ma spać w jednym pokoju. W razie czego, to jak Krzysiek w nocy się obudzi, to wiesz, ktoś go musi... No dobra, Rafale, ale na przykład jak w sytuacji, kiedy był Wojciech tam przez jakiś czas w Krakowie, no to chyba spał sam. Ty wiesz co, spał, ale przypuszczam, że to mogło być tak, że on na przykład w kółko wydzwaniał do innych ludzi, żeby ktoś tam do niego przyjechał, żeby z nim posiedział, żeby nagrał filmy i tak dalej. Myślę, że to był okres intensywnego poszukiwania zastępstwa Wojtka, tak naprawdę, nie? On potrafi zadzwonić, powiedzieć na przykład, wiesz, przyjedź, a czemu, nie? A co się dzieje? Potrafi zmyślić jakieś kłamstwo, żeby cię oszukać, żebyś do niego przyjechał. Łącznie z tym nawet, że potrafi powiedzieć, że on się zaraz powiesi na strychu, nie? Tylko wiesz, jak ktoś go zna dłużej, to nie robi na tobie wrażenie i mówisz, Krzysiek, dobra, nie wygłupiaj się, nie mogę przyjechać, będę mógł, to przyjadę, nie? Wiesz, jak ktoś na przykład nie zna tych jego sztuczek, takich, wiesz, to on próbuje, że tak powiem, manipulować ludźmi też na przykład, żeby osiągnąć swój cel, nie? Żeby do niego przyjechali, nie? Na przykład potrafi nagrać film. Właśnie podoba mi się podejście Jacka do tego wszystkiego. Tak, Jacek próbuje się w tym odnajdywać jakoś, bo on potrafi nagrać film z kimś innym na ciebie, bo jeżeli nie przyjeżdżasz do niego długo, nie? Licząc na to, że ty obejrzysz ten film, się wkurzysz, i do niego przyjedziesz, nie? I będziesz tam chciał coś wyjaśniać, wiesz, tam nagrywać jakieś inne filmy, nie? Wiesz, no jak już nic nie chwyta, jak ktoś nie odbiera od niego telefonów, prośby nie pomagają, to wiesz, to się zaczynają groźby, nie? Tak jak Pata nie przyjeżdżał, to wiesz, nie odbierał telefonów, to on zaczął na niego jakieś groźby, żeby Ursinów wynajmniej, żeby go zabili, nie? Żeby wzbudzić zainteresowanie Pato. Ponownie. No tak, właśnie to jest cały Krzysztof, nie? Tak, każdy, kto ma chociaż za grosz oleju w głowie, za grosz po prostu, nie musi być nie wiadomo jakim alfą i omegą, ale każdy, kto ma olej w głowie, no wie, że to są kłamstwa, to co Krzysztof mówi. On może mówić, że on ma mafię z Gruzji, zaraz przyjedzie, bo ma kontakt, ale to jest nieprawda, nie? To nawet nie ma co tego brać poważnie. No, to znaczy wiesz, właśnie paradoksalnie, ja sam na przykład jak na Meksykanu filmy nagrywał, i to jeszcze przed tą sprawą sądową, ja tak się na to nabrałem, nie? Mówię, ale Krzysiek, ale co ty opowiadasz to? Takie, że ty zaczaisz się pod jego blokiem i go pobijesz, nie? Mówię, to jak taki film ja puszczę w internecie, to ty od razu do choroszczy trafisz, bo ty niebezpieczny jesteś dla otoczenia, nie? O, nie, to nie o to chodzi, on na to zasłużył. Trzeba nagrać taki film i trzeba to puścić na kanale, nie? Ja mówię, Krzysiek, puść na swoim. Ja na swoim na pewno czegoś takiego nie puszczę, bo to jakiś współudział, ty mnie tu pakujesz, jakieś groźby karalne, pobicia, nie? Ty mnie tam zawiesz, ja na niego będę czekać, nie? Mówię, nie, no, bez przesady, nie? Na mnie na pewno nie licz w takiej sprawie. Ja ci nic tu nie pomogę. Mówię ci jeszcze, przemyśl to, nie mów w ogóle takich rzeczy, nie? Bo nie można takich rzeczy mówić, nie?
Także to wiesz, nie. On nie ma takiej samoobłady, takiej świadomości, co może powiedzieć, a czego nie. To na pewno. Ale wiesz, z drugiej strony to jest też taka bezradność, bo to co ja mówię, wiesz, tato nagrywa na niego jakiś film, się śmieje z niego, nie? W końcu odbiera telefon tylko dlatego, że ja dzwonię ze swojego numeru, nie? Bo od Krzyśka już odrzucał połączenia, nie? I mówię, przeproś go za to, nagraj jakiś film, tam wiesz, jaki jest Krzysiek, przeproś go, nie? A on, wiesz, z kolei mówi, ale co on mi może zrobić? On mi nic nie może zrobić, nie? I to jest takie trochę, wiesz, poczucie bezradności tego człowieka, który nie rozumie internetu do końca. Widzi, że ktoś coś na niego nagrywa, się z niego śmieje i mu mówi, że on nic mu nie może zrobić, nie? Że on może gorsze filmy na niego nagrywać, nie? No więc, on się wtedy nakręca i zaczyna gadać takie rzeczy, bo jemu się wydaje, że jak on coś takiego opowie, to albo ten się wystraszy, skasuje ten film, bo on go prosił, żeby on skasował ten film i przeprosił go za to, nie? A może dokładny film chodzi pomiędzy tato a Krzyśkiem i Majorem? Chodzi o to, że wysłał zdjęcie swoje jako kobiety? O to chodzi? Jego wkurzył ten film, że przyszedł do nich do domu, pokazał dla Wojtka na swojej komórce przerobione swoje zdjęcie jako kobiety i zaczął go tam wkręcać, że jest jakaś dziewczyna, która się interesuje Wojtkiem na poważnie. I Wojtek w to naprawdę uwierzył, bo na przykład na swoim telefonie komórkowym, na smartfonie miał tapetę ustawioną, to zdjęcie jako tapetę. I wszystko pokazywał, że jest jakaś następna tutaj dziewczyna, czarna, ładna, która ma jakieś wobec niego poważne zamiary i ma przyjechać i go odwiedzić, czy coś w tym stylu, nie? I Krzysiek się dowiedział od kogoś, że to jest żart, nie? I dlatego prosił Pato, żeby Pato skasował ten film i przeprosił. A Pato powiedział, że nie przeprosi, nie skasuje i w ogóle on nie jest jego ojcem, Krzysiek, żeby on mu w ogóle mógł cokolwiek wiesz rozkazywać, nie? I tak dalej, nie? Więc go tak potraktował z buta i dlatego Krzysiek tak zareagował z kolei, nie? Więc wiesz, nie? Można... Ale wracając do poprzedniego tematu, no to powiem szczerze, że ja uważam na przykład, że gdyby Wojtek jakoś zniknął z życia Krzysztofa, to Krzysztof by tylko odżył i... Bo tak naprawdę jeśli... Mhm. Wojtek jest jedyną osobą, która ciągnie go w dół. Znaczy nie, Krzysiek sam się ciągnie w dół, wiesz, to na przykład to, że w ogóle właśnie tam jego nie zabrali tak naprawdę, to co Wojtek opowiada, że to dzięki niemu, poniekąd jest to prawda, bo tam jedyne wysiłki jak przychodziła, Krzysiek w pewnym momencie przestał wpuszczać w ogóle, wiesz, tych pracowników opieki socjalnej do domu, bo miał dość tego, że oni mu mówią, że ma posprzątać na przykład dom, wiesz, uprać rzeczy i tak dalej, nie? I dlatego oni skierowali sprawę do sądu, bo nie wiedzieli, co tam się dzieje, nie? I tylko dlatego, że Wojtek faktycznie wpuścili w końcu tą kuratorkę sądową, ona powiedziała, że to ma być wyrzucone, tu ma być podłoga zmywana raz na tydzień, odkurzane i tak dalej. I to Wojtek robił. Krzysiek w ogóle, wiesz, on nie czuje potrzeby odkurzania, mycia podłogi, sprzątania, tam w ogóle nic. Także jak Wojtek by tego nie zrobił, tych zaleceń nie wykonał, to wiesz, to by było, że w domu jest brudno, jest coraz brudniej, Krzysztof nie potrafi sam, wiesz, sprzątać. Krzysztof tłumaczył w sądzie właśnie, że wszystko jest w porządku, bo on ma lokatora, w razie czego to lokator pójdzie na zakupy, kupi mu leki, lokator sprząta i lokator zarabia pieniądze, bo też, wiesz, skoro oficjalnie Krzysiek nie zarabia od 26 lat żadnych pieniędzy, a nie chce mieć renty emerytury, to wiesz, z punktu widzenia opieki społecznej nie można takiego człowieka zostawić w domu samego, bo bez pieniędzy, w brudzie, to wiesz, bez leków, on po prostu, no trzeba go zamknąć tak, żeby ktoś nad nim sprawował jakąś kontrolę, nadzór, nie? A Krzysztof nie jest u Sławka zatrudniony? Nie, co ty, oficjalnie on nie może mieć chyba, bo tam są jakieś problemy tam z komornikiem, wiesz, także z tego co wiem, to po prostu Sławek mu pomaga w ten sposób, że na przykład opłaca wizytę pielęgniarki, płaci za na przykład, nie wiem, tam Jacek za jakieś zakupy, wiesz, po prostu. No, czyli coś, czego Krzysztof by na pewno, bo Krzysztof by na pewno ze swoich pieniędzy nie zapłacił za pielęgniarkę, ani za... A, zdecydowanie, za tak. Albo na przykład rachunek za prąd, po co płacić? Krzysiek mówi, że on może siedzi po ciemku. Nie przeszkadza. No. On wstaje rano, chodzi spać wieczorem, a Wojtek tylko potrzebuje pieniędzy, bo ma internety, wiesz, i kamery, i to ten, nie? I to jest takie właśnie, wiesz, no... I dlatego on się w sądzie wybronił tym, że po prostu wsparł się Wojtkiem, że Wojtek z nim mieszka, Wojtek zarabia pieniądze, Wojtek, że tak powiem, no pomaga mu tak jak może Wojtek, nie? I Wojtek tak, że on tam zarabia pieniądze, bo ma działalność, płaci podatki, robi zakupy, może płacić za prąd,
W związku z tym i to jakoś, wiesz, tak to funkcjonuje. To przyznam, że miałem gorsze zdanie o Wojtku niż to, co mi teraz mówisz. Tak, wiesz, to... Bo jak oglądam te filmiki Wojtka, mhm. to mi się po prostu czasami krew gotuje, aż jak ja na to patrzę. Mhm. W sensie, no jest bardzo toksycznym człowiekiem Wojtek. No Konon też jest, oczywiście, że Krzysztof też jest toksyczny, ale... No Wojtek po prostu, no, chyba bym z nim 5 minut nie wytrzymał. Chociaż myślę, że on jest też lepszy dla widzów niż Krzysztof. Wiesz co, ale jak też na przykład, jak widziałem parę tych filmów Wojtka, takiego dresiarza starego z tych czasów Pato Internetu, że on tam krzyczy na widzów, wiesz, tam wyzywa tego Krzyśka faktycznie, nie, te kłótnie. A na przykład Wojtek teraz, który tam w sumie pysznie, ja tylko na tych filmach przeważnie, i ma takie filozoficzne więc przemyślenia, że chodzi o to, że tam, żeby się nie nienawidzić, czy coś ostatnio mówił, i że on nikogo nie obraża, więc jego też proszę na to proszę nie obrażać, bo my nikogo nie obrażamy i dajcie nam żyć jak chcemy. I w ogóle ogółem całe te. Tak, ale tego się w ogóle już oglądać nie da, nie? Tak, ja sam przyznaję, ja tych filmów nie oglądam, bo jak na przykład Wojtek puści kamerę, idzie gdzieś na 10 minut, widać ścianę, a potem wraca i coś mówi. Dokładnie. To nie wiem, o co chodzi w tym filmie do końca, wiesz, ale wydaje mi się, że to jakoś filmy inaczej się powinno kręcić generalnie. Ale... Dokładnie, ale ciekawe, co Wojtek myśli o takich filmach. Nie wiem, co tam się w jego głowie, jakie styki tam się przepalają, jak zostawia kamerę i idzie gdzieś do kuchni na 10 minut kiełbachę pokroić. To znaczy, ja myślę, że to jest czysta improwizacja, znając życie. Wiesz, po prostu, że on faktycznie nagle postanawia, że trzeba by nagrać dzisiaj 5 filmów, nie? Bo tak, bo żeby wyrobić normę, bo tam filmy muszą być po 15 minut powiedzmy, czy po 10, bo wtedy więcej może reklam się przy nich wyświetli, nie? Bo tak trochę to tak premiuje, nie? Więc wiesz, zamiast siedzieć i 10 minut opowiadać jakieś pierdoły, że tak powiem, przed kamerą, włączę kamerę, a nagle coś się stanie, w stylu, że ktoś zadzwoni, przyjedzie, nie? Więc on idzie zobaczyć, kto przyjechał. Krzysiek na przykład mówi, Wojtek, idź zobacz, kto przyjechał, nie? Idzie na 20 minut. Po czym wiesz, gadki tam na przykład zamiast minuty się robi 15 minut, wraca, kamera włączona dalej. To naprawdę, to jest, wiesz, improwizacja mi się wydaje, nie? No tak, tak. No to jest naprawdę śmieszna para, nie? Tak naprawdę, jak ludzie się czasami śmieją, że to jest małżeństwo, i on ich to triggeruje zawsze, denerwuje, ale to coś w tym jest, bo to jest takie stare, dobre małżeństwo, nie? Zawsze się kłócą, a mimo wszystko wszystkie problemy przychodzą razem, nie? No i właśnie i na przykład Pato się potem właśnie dziwi, bo myślał, że jak wiesz, jak się pośmieje z Wojtka, albo właśnie to, co ludzie myślą, nie? Że musimy tak zrobić, żeby zamknąć Wojtka w jakimś wytrzeźwiałce tam, nie wiem, na odwyku czy coś i wtedy tam będzie już dobrze, nie? A tu się okazuje właśnie, że odwrotnie, nie? Że nagle Krzysiek tu się uaktywnia i zaczyna bronić Wojtka, nie? Że ten, nie? Że ale dlaczego wy chcecie, żeby on się wyprowadził, nie? No właśnie. Przyznam, mimo wszystko będę cały czas utrzymywał chyba przy twoim, że dla Krzysztofa byłoby lepsze, jakby Wojtek, nie wiem, na twoją kawalerkę poszedł, cokolwiek wynajął. Uważam, że on by się do tej samotności przyzwyczaił, bo to nie on jedyny na świecie, a zresztą właśnie przychodzą do niego, Rafale, ty do niego przychodzisz, Jacek, tak. No jest naprawdę zainteresowanie jego osobą, zawsze było i zawsze będzie. Nie możemy spędzać tyle czasu, co Krzysiek go oczekiwał, bo naprawdę on wstaje gdzieś tam o 6, 7 rano i dzwoni do ludzi i chciałby, żeby z nim, nie wiem, jak on pójdzie spać do 23, nawet w czasie snu, żeby ktoś z nim siedział, w razie czego, jak on się obudzi w nocy, czy ktoś rzuci kamieniem w okiennicę, to żeby ktoś był na miejscu, nie? A wiesz, A dużo jest takich właśnie osób, które tam ukrzyczają im życie, typu jakieś kamienie lecą, codziennie ktoś się trafi, wiesz, że ludzie z Polski przyjeżdżają na przykład. I to takie, wiesz, drobne złośliwości, ja też to rozumiem, bo na przykład, wiesz, są wakacje, nie? I załóżmy, że ktoś tam sobie w nawigację wbił Szkolna 17, podjechał na przykład motorem pod furtkę, nie? Pod bramkę, nie? I widzi, tylko wiesz, zamknięte okiennice, nie? Nie ma dzwonka, nie ma telefonu, no. A chciałby, wiesz, no nie wiem, porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie czy coś, nie? Więc na przykład zaczyna krzyczeć tam, Krzysiek, Wojtek, nie? Albo wiesz, albo na przykład, nie wiem, podkręca jak motor, to na przykład, wiesz, obroty, wiesz, na maksymalne daje na chwilę, nie? Żeby go krzyczał w ogóle, że wiesz, że coś się dzieje, nie? A tam, wiesz, na przykład zero reakcji, nie?
Więc no. Może i czasami weźmie jakieś tam jabłko, nie, czy tam śliwki ostatnio dają i na przykład rzuci w okiennicę, żeby wiesz, tam jakoś zwrócić na siebie uwagę, nie? No. A Krzysiek z kolei strasznie się nakręca, bo on tego nie rozumie i jeszcze cały czas mu tłumaczy: Krzysiek, a ty wiesz, dlaczego ludzie tak filmy z tobą w internecie oglądają, nie? Mówi, ja nie wiem, nie? Ale dlaczego przyjeżdżają do ciebie? On mówi, ja nie wiem, ja do innych nie jeżdżę pod domy, nie? I nie chcę robić no. sobie zdjęć, nie? A ja nie wiem, dlaczego wszyscy zdjęcia sobie ze mną chcą robić, nie? Znaczy ja na przykład jestem w stanie zrozumieć, że na przykład jak dzieciaki mają wakacje, no sam byłem kiedyś młodszy i też odpierdalałem różne rzeczy. Także ja to jestem w stanie zrozumieć, że dzieciaki tam w grupce podjadą i będą jakoś tam świrowały, to jestem w stanie zrozumieć. Ale no na przykład dorosłych osób, które przyjeżdżają przez cały kraj, żeby powyzywać Krzysztofa, no to ja tego nie rozumiem, nie? Powyzywać nie, ale często to się też tak nakręca, bo na przykład załóżmy, że ktoś, wiesz, przejeżdża przez Białystok, odwiedził tam jakieś, wiesz, tradycyjne atrakcje typu Płacz Branicki, no i oczywiście Krzysztof Kononowicz, najsłynniejszy polski youtuber, nie? Tak. No i wiesz, podjeżdża w nawigacji bez problemu, Szkolna 17 się wbija, nie? I na przykład ma faktycznie dobre intencje, nie? Że na przykład kupi, nie wiem, tam mleko, bo przeczytał, że alkoholu to nie, ale mleko tak, nie? I na przykład no. Krzysztofowi wręczyć mleko, nie? A Krzysiek jak ma zły humor, to ja sam byłem świadkiem, nie? Podjeżdża jakiś Citroen, wypasiony, czarny samochód, bogaci ludzie, naprawdę, nie? I mleko w proszku, nie? A no. akurat tak było, że on mnie wyprowadzał właśnie, bo ja tam wieczorem go odwiedziłem, więc wiesz, zamykał furtkę za mną, nie? I akurat mi szczęście, bo ja tam byłem przy tym, nie? I mówię, Krzysiek, tu widzowie do ciebie chcą ci prezent dać, zdjęcie zrobić, nie? Dzień dobry, nie? Co państwo chcecie? No zdjęcie zrobić, nie? 100 zł, nie? Krzysiek ten swój tekst taki na odstraszanie, nie? Bo przeważnie ludzie mówią, co pan zgłupiał? 100 zł, do widzenia, jedziemy, nie? Wiesz, a jak on kogoś polubi, to za darmo robi to zdjęcie, nie? Tylko on mówi, to świadczy o tym, czy oni poważnie mnie traktują, bo jak przyjechali, czy kupili piwo, stać ich na piwo, czy na paliwo, a nie stać ich na 100 zł, to won, nie? No więc on, 100 zł. Nie, no panie Krzysztofie, 100 zł, a może wystarczy mleczko, my tu mamy kilogram mleczka w proszku, nie? I wiesz, i próbuję mu wręczyć to mleczko, nie? On, wiesz, odrzuca rękę, odpycha, jakoś tak nawet po chamsku i mówi, takie mleko ja nie piję, w proszku to do śmietnika mogę wyrzucić, nie? No i to się nakręca, taka reakcja, no bo słuchaj, ludzie przyjechali tak naprawdę z sympatycznym gestem, nie? A widzisz taką reakcję nieadekwatną, że on ich tutaj coś obraża, lekceważy, wiesz, w ogóle ten, że takie śmieci mu przywieźli, nie? I tak, wiesz, od słowa do słowa, wiesz, jeszcze coś tam won im powie, won, ja sobie nie życzę, nie? Wiesz, i to tak potem się robią takie historie właśnie, nie? Że on nie potrafi, ja mu cały czas tłumaczę, Krzysiek, zobacz, tam rolnicy Podlasia na przykład, bo też kręciłem ich, nie? Tam każdy, kto przyjedzie, pijany, nie pijany, zdjęcie sobie można zrobić, wiesz, tam tego, nie, wiesz, jakaś taka jest ta podlaska gościnność. A to od razu czasami tak do ludzi i oni wtedy też do ciebie tak się będą źle odnosić, nie? Zobacz, Wojtek jak idzie gdzieś na miasto, ktoś go poprosi o zdjęcie, on zawsze te gesty z kciukami do góry, nigdy nie odmawia, nigdy, nie? Z każdym sobie zdjęcie pozwoli zrobić, nie chce za to żadnych pieniędzy, pozdrowi, że coś pozdrawia, major, wiesz, nie? I zobacz, i się odczepia on cię od niego, nie? A jak ty nie chcesz, to tam jakieś ostatnio było, że dzieciaki 20 minut dziewczyna za nim biegała, czy nawet dłużej, nie? On policję wezwał, nie? Policja mówi, ale pan jest osobą publicznie znaną, bije pana, chce pana okraść? Jak tylko zdjęcie chce z panem zrobić, to nie jest żadne przestępstwo. To co, nie zareagujecie, nie zamkniecie jej, nie? Ona mówi, panie Krzysztofie, ja oglądam pana filmy. Ja tylko zdjęcie chcę. Już dawno bym sobie to zdjęcie zrobiła, już poszłabym sobie, nie? No i w końcu po pół godzinie zrobiła, nie? To właśnie Krzysiek nie potrafi się zachować, nie? Jakoś, wiesz, racjonalnie. Ale na przykład, pamiętasz, jakiś czas temu wrzuciłeś film, już nie pamiętam, przy jakiej okazji to było, bo w miarę regularnie oglądam, a jest tych okazji jest dużo. Jasne. Ktoś chciał z nim zdjęcie i chyba 20 zł mieli. A on się nie powiedział, że 20 to za mało i wolał w ogóle nie wziąć, niż nie zdjąć 20. A, to wiesz, bo Krzysiek też takie, to jest takie trochę... Bo to były dzieciaki chyba pod podmiotem. Tak. On najpierw im powiedział, że 100 zł, nie? I oni pomyśleli, że ich tam było 8 osób, że 100 zł, że zrobią zrzutkę, nie? Ale zrzutki pozbierali tylko, wiesz, jak te dzieciaki, 20 zł, nie? To w ogóle też takie trochę Krzysiek był niekonsekwentny, bo on często mówi, że tylko, bo dzieciaki, on uważa, że dzieci się z niego śmieją w internecie, to zdjęcie jak zrobią, to tam złośliwie jakieś podpiszą i puszczą, a dorośli to już nie. Dlatego on mówi, że dorośli mogą robić zdjęcia, trzeba dowód dla niego pokazać. I to jeszcze tak, że on musi szczytać datę urodzenia twoją. To w ogóle dużo ludzi mówi, ale dlaczego ja mam dowód mu dać? Może on weźmie, zniszczy mi dowód, nie?
Ja mu nie pokażę dowodu. To też od razu jest, wiesz, już Krzyśka. A jak nie chcesz pokazać, to wąt, wynocha, nie? I to jakoś tak wyszło właśnie, że oni tam pozbierali te 20 zł. On czekał na obiad, więc trochę też tak grał na czas, bo już wiedział, że policja to tam poważnie tego nie potraktuje, bo przecież to ochroniarz. I on prosił ochroniarza, żeby wyrzucili te dzieciaki, bo przeszkadzają mu, nie? A ochroniarz mówi, ale co ja mogę zrobić? No, chodzą sobie po galerii, tak samo, no, biją pana, plują na pana. Nie, no. A on, nie, my tylko zdjęcie chcę z panem Krzysztofem, bo to jest nasz idol i filmy z nim oglądamy, nie? No i on tak grał na czas, nie? A na koniec właśnie im powiedział, że bo oni tak przynieśli mu to ze zbiórki 20 zł, nie? Bo on coś takiego im powiedział, że może za obiad zapłacą, albo on mówi, no to ile macie, nie? I oni coś tam, no 20 zł, jeszcze kapsel, coś nam na darmowe piwo dla Wojtka może być, nie? To wszystko, nie? On mówi, ale to 100 zł od osoby, nie? Oni, Jezu, to 800 zł by było do 8 osób, nie? Oni, i on to samo, wiesz. A nie macie, no to do widzenia, nie? To jest takie, wiesz, on to 100 zł mówi tak naprawdę, bo to żeby właśnie odstraszyć ludzi tak naprawdę, nie? Tylko w taki sposób jeszcze dla nich trochę taki poniżający może, nie? Wiesz, bo co? A nie stać was na 100 zł? Ja mówię, Krzysiek, no właśnie racjonalnie mówiąc, to jakbyś powiedział 20 zł, ale już powiedział, niech ci kupią, nie wiem, picie jakieś, czy niech ci za obiad zapłacą, to by ci zapłacili, nie? Jak ci chodzi o pieniądze, nie? A on mówi, nie, mi nie chodzi o pieniądze, nie? Bo potem wyciąga 100 zł z kieszeni, nie? Gdzieś tam, gdzie sobie kitrał za te jakieś zakupy inne, wiesz, i mówi, mnie stać, nie? Wiesz, a jak ich nie stać na 100 zł, to nie będą mieli zdjęcia, nie? To jest takie trochę, wiesz, takie odreagowanie poniżonego człowieka trochę, wiesz, ja to tak odbieram. Też tak może być, to taki tam odruch obronny, nie? No. Rafał, a powiedz mi jeszcze, jak wygląda sytuacja... Właściwie o to z Olgierdano chodzi, to znaczy ja ci powiem od razu tak. Tak. Ja na przykład popieram Olgierdano w tym kontekście, co robi z Jarkiem, no bo Jarek zasługuje na takie traktowanie. Robi wciula widzów, poszukuje, kłamie. Generalnie to nie jest nic fajnego, nie? Ale o co na przykład chodzi z Jackiem? O co tam z Jackiem chodziło? Ja na przykład lubię filmy Jacka, nie? I lubię jaką ma właśnie relację tam z Kononem i ze Szurem. No naprawdę szanuję Jacka, nie? Mi się wydaje, bo jak ja z Olgierdano... Jak to się stało, że to się przeniosło z Meksykana właśnie dalej tam właśnie na Jacka, na Sławka? Aha. Mi się w ogóle wydaje, że to trochę jest w ogóle problem szkolny, nie? Że jeżeli robisz coś w tematach, czy oglądasz filmy o szkolne, nie? No to wiesz, no nie unikniesz tego, że największymi gwiazdami tego środowiska jest Kononowicz i teraz przy nim Wojtek, nie? No. Też przy nim tak jak Meksyk, nie? Bo to też na przykład właśnie niektórzy mówią, to Jacek cały czas tłumaczy z kolei dla Wojtka, nie? Bo Wojtek czasami mówi, ja się wyprowadzę, nie? A Jacek mówi, no to zobacz, Meksykano jak się wyprowadził, przestał filmy robić z Kononem, to kto jego kanał ogląda? Prawie nikt. No nikt. No właśnie. No nie mówmy prawie, no nikt go nie ogląda. No. Znaczy ja coś tam oglądałem, on jakiś gry komputerowe chciał recenzować dla dzieciaków, coś w tym stylu, takie wiesz, takie wymyślanie. I potem... No dobra, Rafał, włączyłeś jego film i dam sobie... rękę uciąć, że Max po 3 minutach wyłączyłeś. O gdzie, od razu wyłączyłem, bo mnie ani gry komputerowe nie interesują, ani to wiesz. Jakoś w ogóle to nie ma, w ogóle tam charyzmy, wiesz, to nie ma sensu. Albo na przykład jak Meksyk zbierał pieniądze, że zrobi jakiś tam obiad, załóżmy, co to tam miało być, jakaś tam schab po sercu, czy coś takiego, czy tam miał kupić jakiś składnik, nie, krewetki to miały być. Krewetki to miały być. Zobaczył wtedy jakie drogie krewetki i zrobił te kotlety schabowe. No, nie mam takiego człowieka normalnie traktować. Tak, z ciekawości parę tam filmów jakoś przypadkiem oglądałem, że coś tam o Skodzie, wiesz, że tam coś naprawia, o co mu chodzi w ogóle. Pomyślałem, o co chodzi na tym jego kanale w tych nowych filmach, nie? Gdzieś tam jak ktoś jedzie, jakieś ryby będzie kupować gdzieś tam na Mazurach, nie? Wiesz, potem jedzie samochodem, wiesz, takie jakieś dłużyzny wali właśnie takie, nie? Myślałem, kurna. A, jeszcze parę filmów, że tam jak się przebierał ze Krzyśka tam w sweterek i w czapeczkę i jakieś takie, wiesz, śmiał się w sumie z chorego człowieka. Sam przyznaję, że jest chory. No to jest już w ogóle żenujące, bo mówi od lat. No. Nie, tak, z rok już mówi, że on się odcina od szkolnej, że w ogóle nie chce utrzymać tego tematu,
a za chwilę wrzuci filmik, jak udaje Krzyśka. No właśnie. Albo w lewo, albo w prawo idziemy. Ale to jest trochę właśnie to z prawa Malgierdana tak naprawdę prędzej czy później, nie? Bo on mówi, mnie te menele ze szkolnej w ogóle nie interesowały, nie? Znaczy Krzysiek i Konon i wiesz, i Wojtek, nie? Mnie tam kurzał właśnie Meksyk, więc zacząłem na początku nagrywać tam tak dla śmiechu te filmy, potem coraz poważniej go zacząłem rozliczać, nie? Ale mówię, ale prędzej czy później, wiesz, Olgierdano właśnie łapie się, że nie może na przykład nie zrozumie zjawiska, dlaczego Meksyk na przykład przestał nagrywać z Kononem, jak nie rozumie Konona, wiesz, nie wiem, powinien później porozmawiać, zobaczyć, jak on się zachowuje, wiesz, jaki on jest, że wiesz, jest dobry dla ciebie, a za minutę potrafi cię wyrzucić, wiesz, a za godzinę będzie dzwonić, że przeprasza, że wróci z powrotem, nie? Ja mówię... Ale to chyba każdy wie o Krzysztofie, no on ma dwubiegunówkę, w sensie, to jest... Możliwe, ale właśnie wiesz, o co chodzi, że na przykład dlatego mi się wydaje, że Olgierdano w pewnym momencie zaczął też rozszerzać swój kanał właśnie na te tematy takie o Sławku. Ja na przykład właśnie, on się wytłumaczył, dlaczego mnie się tak czepią, nie? Przez ileś tam filmów, nie? No. Bo ja nagrałem jakiś film z Adamem Czeczetkowiczem, że opowiadaliśmy o Kononowiczu, o tym, co się dzieje teraz na szkolnej, a co się działo kiedyś, jak Czeczetkowicz go, wiesz, w wyborach wypromował, nie? Tak, tak. I on się poczuł obrażony, że ja w tej rozmowie powiedziałem, że tam jest dużo teraz patostreamu na szkolnej i Olgierdano się poczuł obrażony, że on nie jest patostreamerem. On się nie uważa za patostreamera. Jak ja mogłem jakoś, wiesz, czy Adam, czy ja jakoś, wiesz, czy ja się zgodziłem ze stwierdzeniem, że to jest patostreamer, patostream? Nie, on mówi, ale ja nie jestem patostreamerem. Ja to wyjaśniam tutaj Meksykanom. Ja robię dobrą robotę właśnie, nie? I dlatego znaczy, no, ja chyba też go nie odbieram jako patostreamer. W sensie, dla mnie patostreamer to jest magika, ale no, na pewno Wojtek Suchodolski to jest patostreamer, no bo... No tak. Znaczy, wiesz, właśnie teraz Wojtek jak pokazuje... tam kiedyś na przykład, tak. Ale... A czy Olgierdano? On tak w sumie nie robi nic. Że, no nie pije chyba alkoholu na tych streamach. Tam. Masz rację. Nie, poza tym, że się fanatycznie uczepi tego Meksyka, nie? Ja to rozumiem, bo ja też na przykład... Ja też Meksyka nie lubię, ale no, szkoda by mi było czasu, żeby się tak skupiać cały czas. Dokładnie. Więc ja jakoś jak tam przyjrzałem jego kanałowi, to doszedłem do wniosku, że jest bardziej takim hejterem, stalkerem Meksykano, nie? Że właśnie tak, ten, tak. Bardziej hejter niż patostreamer mi się wydaje. Tak. Więc wiesz, no możliwe, że to był błąd, nie? Ale poniekąd i z rozmowy z Olgierdano mi wyszło, że on ma faktycznie, on wyzywa tam Meksykano, często bo ja mówię, ale ty go hejtujesz, wyzywasz, nie? Ale on wytłumaczył, to znaczy ja się tak domyślam, że on to robi w takim wyższym celu, jak gdyby, z taką dobrą intencją, że chce naprawić świat, nie? No. I na przykład przyczepił się potem do Sławka, bo jemu też się zaczęło wydawać, do Jacka, nie? Że żerowanie, to jest ten, wiesz, słynny taki tekst frajerów z bramki. Dlaczego my wykorzystujemy ludzi chorych psychicznie, żeby dla pieniędzy, żeby na tym zarabiać, nie? I to jakieś legendy, że jak tam Olgierdano sam mówi, że Meksyk w grudniu to tam zarobił 10 tysięcy miesięcznie, nie? A Wojtek to tam 14 tysięcy w grudniu zarobił. Ja mówię, no to ja tłumaczę, teraz są takie zarobki, nie? Major na przykład od stycznia do czerwca zarobił 6 tysięcy, czyli poniżej 1000 zł miesięcznie po likwidacji tego kanału, gdzie miał 100 tysięcy subskrybentów, nie? I odbudowuje ten kanał i to wiesz, w ogóle... To jest żebranina tak naprawdę, to wiesz. A ludziom dalej się wydaje, że tam są jakieś ogromne pieniądze i to się robi tylko dla pieniędzy, nie? Ja dostaję... Znaczy, na przykład jeśli mówiłeś o tym, że ludzie mówią, że dlaczego wykorzystujecie tam chore osoby i tak dalej, ale na przykład spróbuj sobie, Rafał, wyobrazić, jakby wyglądał świat, znaczy jakby wyglądało życie Kononowicza, gdyby właśnie nie było przy nim redaktorów. No to byłby tak naprawdę... No, cały czas jest, tylko że jest medialny i ma z tego tytułu jakieś przywileje, bo nie musi pracować 26 lat, bo od kilkunastu lat jest znany i ktoś mu zawsze przyniesie 50 zł, ma za co zjeść, a jakby był nieznany, to by albo w swoim domku zamarł w zimę, bo by miał wyłączone ogrzewanie, nie miałby za co zjeść, bo on by do pracy nie poszedł, no to albo by umarł z głodu, albo zamarł, albo cokolwiek, by umarł, by nikt o nim nawet nie wiedział, nie? A tak, to przynajmniej to Krzysztof, któremu się ręce do pracy nie palą, ale ma tam swoich widzów. Jak ktoś mu zawsze 5 dych przyniesie, stówkę,
Albo na zasadzie, bo ja byłem zarazem świadkiem na przykład, faktycznie, że na przykład ktoś tam przyjeżdża z Polski, nie? I mówi, o, pan Krzysztof Konanowicz, czy mogę z panem sobie zrobić zdjęcie? On na przykład, wiesz, bo się skończyło mleko na przykład w domu i on mówi, tak, ale na przykład pojedziemy na obiad do Zodiaku, albo przywieź mi obiad do Zodiaku, albo przywieź mi 6 litrów mleka 2% i jeszcze chleb i jeszcze coś tam do chleba i wtedy tak, nie? I ktoś jedzie i kupuje, tak, masz rację, on potrafi z tego korzystać, nie? No. Tylko z drugiej strony, wiesz, to też jest dramat, bo na przykład 26 lat temu, jak jeszcze była komuna, to wszystkich takich ludzi trochę niezaradnych życiowo zatrudniali w firmach, bo był przymus zatrudnienia i chociaż on tam bardziej przeszkadzał niż pomagał w pracy, to po prostu go tam trzymali. Nastał kapitalizm, wiesz, i nikt nie ma w firmie prywatnej 3 pracowników, żeby stali nad Kononowiczem i pilnowali, żeby Kononowicz tak sobie nie zrobił krzywdy, nie ukradł czegoś, nie wyniósł z zakładu. Bo on uważa, że jemu się należy na przykład tam, nie wiem, kilo węgla. A jak już jesteśmy przy tym temacie, to powiedz mi, Rafał, no? To jest prawda, że Konon pracował kiedyś jako woźny i ukradł węgiel ze szkoły? Wiesz, ja przy tym nie byłem, więc to wiesz, takie opowieści, plotki, ale może to jest prawdopodobne. Jak był palaczem w sklepie obok i potem w liceum takim niedaleko. Więc wiesz, no. Nie wiem, z jego punktu widzenia, to jest tak trochę jakbyś zapytał zawodowego kierowcę, czy kradnie paliwo, nie? I każdy kierowca zawodowy ci powie, nie, ja nie kradnę, po prostu zamiast cisnąć gaz do dechy jeździłem oszczędnie, więc zaoszczędziłem 5 litrów na 100 kilometrów i mogę to sobie wynieść do swojego samochodu, nie? Więc może Krzysztof by się podobnie wytłumaczył, że na przykład nie, no ja tam węgla na przykład nie kradłem, tylko oszczędnie paliłem i po prostu kilogram mogłem wziąć do domu, żeby było na czym obiad podgrzać, nie? No tak. za komuny, bo to było za komuny jeszcze. To za komuny to było normalne, że tam wszystko się, cement się, każdy Polak, wiesz, tam wynosił z zakładu pracy różne rzeczy. Ale to dzisiaj na przykład kucharki w szkołach wynoszą przecież, robią na przykład obiad jedzenie. Trzech kilogramów piersi kurczaka, a nie z 5 i sobie wynoszą, nie? To jakbyś właśnie powiedział, że one kradną, to one by się obraziły, bo one powiedzą, że one zaoszczędziły, czy coś takiego. To jest takie sprytne uzasadnienie, że... To jest właśnie ta postkomunistyczna mentalność. Tak, albo jak one by tego nie wyniosły, to by się zmarnowało, na przykład, wiesz, tego typu teksty pewnie, nie? No. Więc one zaoszczędziły, ocaliły przed wyrzuceniem i tak dalej, nie? Więc tak, wiesz, z tym zarabianiem to na przykład ja teraz tam, wiesz, YouTube mi płaci 2 zł za 1000 wyświetleń filmów, nie? I wiesz, to są naprawdę grosze jakieś, nie? I no pewnie, no to ile masz tych wyświetleń? Nawet na przykład jak film ma przeciętnie z Kononowiczem jakieś 5000 wyświetleń, to jest 5 razy 2 zł, 10 zł za film, nie? Wiesz, no to faktycznie jakieś tam kieszonkowe. A ludziom dalej się wydaje, że wiesz, że tu ktoś zarabia po 10 tysięcy złotych miesięcznie, nie? Na filmach z Kononowiczem. I to faktycznie wzbudza takie jakieś, no bo dlaczego ktoś chodzi do pracy za 3 tysiące, naprawdę musi się narobić, nie? Wiesz, a tutaj jak w głupich filmach z Beki ktoś ma tutaj, wiesz, kokosy robić, nie? Tylko, że to właśnie to było kiedyś, już dawno tak nie jest, nie? I wiesz, ja już dla Krzyśka mówiłem, Krzysiek, ja przestaję z tobą kręcić filmy, bo ja do tego dokładam swój czas, paliwo, nic na tym nie zarabiam, koniec, nie? No to czy, wiesz, po tygodniu, ale weź, no przyjedź. Nie, no to, ale gdzieś jedziesz, może to mnie zabierz ze sobą, nie? Wiesz, bo to Krzysztof też ma, albo na przykład coś go wkurzy, że tam Tusk przyjeżdża gdzieś do Białegostoku i mówi, chodź, musimy nagrać film, bo ja się chcę wypowiedzieć się na temat taki, że coś tam, nie? Dlaczego tak jest, bo, nie? I to koniecznie jeszcze jak najszybciej musisz puścić na kanał, bo żeby wszyscy ludzie się dowiedzieli, co ja na ten temat sądzę, nie? I to wiesz, nie jest tak, że tam idziesz w ogóle, wiesz, i tym coś, wiesz, tam prosisz Krzyśka, on mówi, nawet na niektórych filmach jedziemy na przykład i mówi, daj telefon, nie? Gdzie się włącza? Tutaj. Ja chcę się wypowiedzieć. Szanowni widzowie. I zaczyna, sam włącza i sam wyłącza, wiesz, on decyduje, co chce ludziom powiedzieć, nie, więc to jest ten, nie. A nie miałeś na przykład nigdy nieprzyjemności przez to nagrywanie z Kononowiczem? Wiesz co, nie, do tej pory nie, właśnie, jakoś, wiesz, to na Zachodzie to jest normalne, że wiesz, on w ogóle powinien być jakoś w normalnych miejscach traktowany normalnie, nie, chociaż tam może nie potrafi się zachować, nie, wiesz, nie, no nieprzyjemności to były takie, jak do tej galerii pojechaliśmy sztuki tam współczesnej Arsenał, nie? Ale tak, to z tego powodu, że tam ktoś próbował wyrwać telefon, bo nie chciał chyba, żeby jego, wiesz, kręcić, nie? No. Bo Kononowicz chciał podejść do tego zespołu i o coś tam pytać, nie? Więc wiesz, no, ja po prostu kręcę wszystko, co się dzieje, a potem najwyżej, wiesz, niektóre fragmenty się puszcza, niektóre nie, nie?
Tam nie ma. A nawet się kręci po to, żeby w razie czego była dokumentacja, jak faktycznie było, nie? Czy jeżeli ktoś go tam zaatakuje, czy coś, to żeby był dowód, nie? Więc wiesz, no tak. To jest na tej zasadzie, nie? Więc nagrywa się wszystko po prostu, a potem się patrzy, nie? I to w ogóle potem się przeważnie też wszystko puszcza, nie? Bez jakichś tam cięć, żeby, wiesz, tam nie było, że tu jakieś manipulacje, czy wiesz, jakieś coś tu się, wiesz, jakieś inscenizacje robi, czy jakieś tutaj manipuluje się tym filmem, nie? Co się dzieje, to się pokazuje ludziom, jak jest naprawdę, nie? A widziałeś, ostatnio było chyba właśnie u Jacka na kanale, jak Jacek puścił, albo to może ty byłeś, to mi przypomni, no? Jak puścili Kononowiczowi, nie, Wojtkowi puścili, że Krzysztof coś właśnie mówił na temat Wojtka, bo coś tam oskarżał i Konon stwierdził, że to jest podrobiony głos jego. Widziałeś to, czy nie? Nie, chyba nie, ale tam jest dużo takich wkrętek właśnie, że ktoś coś... Ale właśnie było, to było śmieszne, bo to był, no na bank to był głos Krzysztofa, bo no ten głos idzie zawsze rozpoznać. To był głos Krzysztofa z jakiegoś filmu wycięty. Tak. I Kononowi to puścili, a Konon się wybronił, że to komputerowo podłożyli. A to jest też możliwe, bo na przykład Krzysiek potrafi być taki, że na przykład gdzieś tam jedziemy i mówi, no nagramy film o Wojtku, ale nie ma Wojtka przy nas, nie? No. Wiesz, co robi Wojtek? Powiedz, co Wojtek robi, nie? Sam niby nie chce powiedzieć, nie? No ja mówię, no ale to wszyscy wiedzą, co Wojtek robi, nie? Jak zostaje sam w domu, ty powiedz, co on robi, nie? Ja mówię, no pewnie wącha rozpuszczalnik. No właśnie, powiedziałeś to, nie? Wiesz, tak jak on taką manipuluje Wojtkiem, że niby nie on na Wojtka coś gada, ale chce, żeby inni powiedzieli, żeby służby tam, nie wiem, że policja ma się tym zainteresować, wiesz, że ktoś ma przyjechać z Wojtkiem zrobić porządek, ale w razie czego Krzysiek powie, ale nie, nie, to nie ja. No tak, tak, tak. Tak, tak. A z drugiej strony oskarża cały czas Wojtka. To jest, wiesz, taka też ta spiskowa teoria, nie? Że na przykład potrafi powiedzieć coś takiego, te wszystkie pisma, żeby mnie zamknąć tam w szpitalu czy gdzieś, to wszystko Wojtek pisze, nie? Ja mówię, ale jak Wojtek pisze? Przecież Wojtek nie potrafi napisać poprawnie tytułu swojego filmu na kanale, nie? No tak, właśnie Wojtek, ja myślę, że Wojtek już nawet nie potrafiłby wziąć długopisu i jednego zdania napisać. Nie, całe pismo. U mnie gdzieś jest taki film, jak było to, że kamera niby zginęła u Bogdana po tej awanturze, nie? I Wojtek się wkurzył w końcu, że Krzysiek go oskarża, że to on się upił i zgubił tą kamerę i postanowił napisać pismo na policję, żeby szukali kamery, nie? No. Wziął kartkę, nie? I napisał coś takiego, proszę znaleźć coś tam, moją kamerę, coś w tym stylu, nie? I Krzysiek się zaczął z niego śmiać, mówi, ale ty nie potrafisz pisma pisać do policji, musi być imię, nazwisko, adres, kto napisał, do kogo jest pismo kierowane, o co chodzi, podpis, nie? A Wojtek mówił, takie naprawdę, wiesz, tam dosyć jedno zdanie na kartce napisał i chciał to zanieść, mówi, a, bo to dzielnicowa, jak dostanie tą moją tą kartkę, to i tak zadzwoni do mnie i ja jej wszystko opowiem. No. A potem Krzysiek mówi, on pisze, on elektronicznie, on to mailami wszystko rozsyła, te pisma na mnie, donosy na mnie pisze, nie? Mówię, SMS-ami, bo on mówi, tak, jak ja zawsze, Krzysiek mówi, Wojtek to cały czas siedzi z telefonem i coś tam pisze na telefonie. No tak. Ale co pisze? Coś tam pewnie w Messengerze, jakieś SMS-y odpisuje. Nie, on, na pewno on pisze pisma i wysyła to do różnych urzędów. No ale na przykład mnie to też rozbala, ile osób się, że tak powiem, do Wojtka jako jakaś tam Paulina, czy jakaś Asia, czy tak, Basia. Tak. To jest po prostu niesamowite, a Wojtek po prostu... I on to wierzy. I on to wie. Dwa dni jedna, za chwilę druga, nie? I on to wie, że jakby to naprawdę się miało wydarzyć, nie? No. To są dramatyczne historie faktycznie, bo on w to wierzy. No. Na pewno mu też jest jakoś przykro, nie? Jak go tam wczoraj robią. I potem się ktoś mu tam wytłumaczy na przykład, że to nieprawda, nie? Tak, ale on jest taki, no, tak jak Krzysiek, łatwowierny. Tak jak Krzyśka też potrafią wkręcić, że na przykład jak zobaczyli, że był wypadek samochodowy, to była historia, że Krzysiek dzwoni do mnie, przyjedź. A ja mówię, a co się stało? Zadzwonił ktoś, że mi samochód Audi przywiozą, podarują w prezencie. Ja mówię, ty w to uwierzyłeś, tak? On mówi, tak, ja z nimi rozmawiałem długo, mam numer telefonu do nich i ten. No. Ja mówię, dobra, o której będą, nie? O 15:30. Ja mówię, to jak przyjadą, to zadzwoń, to przyjadę, nie? Wiesz, no oczywiście nie dzwoni, nie? Po dwóch godzinach ja tam dzwonię, mówię, i co, Krzysiek, nie?
co z tym samochodem? On mówi, no oni dzwonili, że coś, jakieś problemy po drodze mają, że ich policja zatrzymała, ale jadą, że będą do mnie dzwonić, jak już będą blisko, to do mnie zadzwonią, nie? Mówię, Krzysiek, to na pewno jest żart, ty nie wiesz. Nie, to prawda jest, to uczciwe ludzie akuratne są, nie? No. Dzwoni po następnej godzinie, mówi, że trzeba zawieźć jego, bo oni gdzieś nie mogą dojechać do domu, do niego, bo po drodze coś się z tym samochodem stało i czekają na niego. Ja mówię, no. a dokąd trzeba jechać? On mówi, do Choroszczy. Jezu. Ja mówię, Krzysiek, ty słyszysz, co ty mówisz? Może jeszcze do szpitala w Choroszczy, tak? Na parking przed szpitalem mamy pojechać, nie? A on mówi, no gdzieś tam na parkingu w Choroszczy stoją, tak, no. Ja mówię, Krzysiek, to jest żart, daj mi numer telefonu do nich, nie? A on tam, wiesz, oczywiście, ale dał w końcu, nie? Ja dzwonię, nie odbierali ode mnie oczywiście telefonu, w końcu odbiera jakaś kobieta, nie? Ja mówię, proszę panią, jest taka historia, że tu ten, ktoś próbuje chyba żart coś zrobić, niech pani powie, o co chodzi. On mówi, a tak, to mój tam konkubent się z kolegą wybrali na wycieczkę z Warszawy do Białegostoku. To w ogóle nieprawda, bo to jest mój samochód, oni nie mogą nikomu dać tego samochodu. Jeszcze wziął mój telefon, bo ja byłem w pracy, gdzieś tam zostawiłam drugi, nie zauważyłam. Ja pana bardzo za wszystko przepraszam, oni jeszcze tam pijani byli i tak dalej, to wszystko to są żarty, nie? No. I to wiesz, i z Wojtka też takie żarty. To wiesz, że będzie miał nowy samochód. Znaczy to wiesz, to nie miał być jakiś używany tam, wiesz, za 3-4 tysiące czy coś takiego, nie? Krzysiek to w ogóle jakąś taką teorię, to dzwoni do mnie, mówi, bo oni mu powiedzieli, jakiś Audi A4 czy coś takiego, nie? On mówi, no mi ten samochód się nie podoba, ale jak oni mi go dadzą za darmo, to my pojedziemy do Uniwersalu, do Autokomisu i ja ten samochód sprzedam, a sobie kupię Passata znowu. Takie kombinacje, wiesz, już tu w jego głowie interes już zrobił, nie? Rozumiesz, nie? Więc, ale uwierzy naprawdę i dał się wkręcić, wiesz, i potem jeszcze pretensje do mnie miał, nie? Mówi, ale dlaczego ty nie przyjechałeś? Może jak ty byś przyjechał, to bym miał samochód. Ja mówię, ale ja dzwoniłem, dodzwoniłem się, ta pani wszystko wytłumaczyła. Nie, ta pani, to on mi potem jeszcze dzwonił, tłumaczył, że to jest jego żona, jakaś oni się rozwodzą i ona mu wszystko na złość tak mówi i go oczernia. Ja mówię, no dobrze, Krzysiek, no to jak w takim razie, no to powiedz, żeby przyjechali drugi raz i ci ten samochód dali, jaki problem, nie? No dokładnie. Jak mają dobre intencje, no to bez względu na przeszkody, to pewnie przyjadą i jakoś ci ten samochód w końcu dadzą, nie? No i oczywiście nigdy już, wiesz, nie dali, nie? Więc to takie tam... To jest trochę też, wiesz... Kiedyś była, pamiętam, taka sytuacja na szkolnej, że ktoś podjechał, miał lawecie i na lawecie było jakieś auto i też go właśnie brawiali, że to jest dla niego samochód. Ale tam jakaś gruba kłótnia była. Wiesz, to są właśnie takie trochę historie, nie? Że tak naprawdę, kurczę, to... Ja się dziwię trochę ludziom, bo wiesz, tak jakbyś na przykład szedł po ulicy i widzisz, nie wiem, żebraka tam pijanego, który gdzieś tam pod sklepem żebrze, wiesz. No. Tam, nie? No i wiesz, większość ludzi to tam minie go obojętnie. Niektórzy mu tam dadzą pieniążki, nie? Ale są tacy ludzie, którzy by go chcieli jeszcze kopnąć w głowę, wiesz, nie wiem, tam zglanować i podpalić zapalniczką. Coś takiego, nie? I niektórzy ludzie to tak trochę wobec Wojtka i Krzyśka się zachowują, że widzą, że są, wiesz, coś tutaj biedni, nieporadni życiowo, nie? To jeszcze za sobie z nich robią takie kurne i mają z tego bekę, nie? Ale to tak właśnie coś w tym chyba jest, bo na przykład świętej pamięci Janek Rodo, nie? Tak. Przecież to był taki właśnie typowy żul, taki jaki w Polsce jest tysiące. No, ale pewnie sympatyczny, niegroźny, który tam sępił tylko na alkohol pewnie. Tak, właśnie o to mi chodzi, że taki typowy, taki niegroźny, sympatyczny, tak. Na swoją tą pijacką gawką. Tak. No i takich, myślę, osób w Polsce jest tysiące, wystarczy ich skamerować i mieliby naprawdę komfort życia, bym się znacząco podniósł, a i wcześniej taki Janek Rodo spał w jakiejś piwnicy, czy nie wiadomo, a pod koniec to potrafił podczas jednego live'a 5000 zł zarobić, nie? No, także to jest, myślę, wydaje mi się magia internetu właśnie. Trochę tak, ale czasami wiesz, bo to faktycznie takich, ja czasami widzę, bo ktoś próbuje się lansować ze swoimi kanałami w komentarzach na tym, co ja nagrywam, nie? Że na przykład też weźmie jakiegoś tam półzębnego żula alkoholika, ostatnio ktoś tam wklejał i na przykład on coś o Kononie zaczyna opowiadać, że on... Ja chyba wiem, o kogo chodzi, o takiego drewna trochę, co? Coś takiego, że on wyrucha Konona i zabije go, czy coś takiego i to wiesz, i to właśnie, no niby wiesz, różnych dziwnych ludzi w Polsce jest dużo, ale nie każdy jakoś tak dobrze w internecie się sprzedaje, ogląda, nie? No.
to trochę Janek tutaj, wiesz, łoś miał szczęście, czy Wojtek, czy Meksykano, że akurat, wiesz, mieszkali niedaleko i zaczęli z nim nagrywać te filmy, nie? No, wiesz, no taki trochę dar od losu dla nich, nie? Wiesz. No chociaż tak jak mówiłem, no Meksykano, to dla mnie to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy, nie? I tak jak się nie zgadzam na przykład z tym, co mówił Olgierdano o Jacku, chyba się koniec końców pogodzili, ale tam na początku była też kota, no to się z tym nie zgadzam, no to jednak to, co robi z Meksykiem, no to podpisuje się obiema rękoma, nie, pod tym, naprawdę. Meksykano po prostu jakby miał honor, to by zamknął te kanały i poszedł do jakiejś byle jakiej roboty i tyle. A to, co on robi, to jest śmiech na sali dla mnie. Znaczy, wiesz, no na przykład tak samo z Wojtkiem, bo to czasami to ludzie, wiesz, na przykład to mógł być taki cudowny happy end, że Meksykan, alkoholik, wyszedł na prostą, nie? I teraz, no, wiesz, odciął się od patologii i na przykład, nie wiem, no, robi fajne filmy tam z grami dla dzieci, załóżmy, nie? Czy tam jakieś o przetrwaniu, nie? Czy nie wiem, o naprawie samochodów, kurna, no cokolwiek, nie wiem, tam wiesz, o pływaniu na desce windsurfingowej, nie? I można... O gotowaniu, no ale tylko nie gotuje, a nie, że... O gotowaniu, tak. I by było, no zobaczcie. Tak. Jednak internet ma ten pozytywny przekaz, że człowiek tutaj, wiesz, był nikim, nie? A teraz jest kimś i ma szacunek społeczny. Każdy może, wiesz, każdy może upaść i każdy może powstać. Dokładnie. Tylko że w Polsce hejterzy raczej to, wiesz, właśnie, że cały czas tylko zacierają rączki i czekają na przykład, Meksykano, nie? Jak był alkoholikiem, on na pewno znowu zostanie alkoholikiem, nie? To no właśnie, Rafał. Nie wierzymy w jakiś przemian, nie? On nie pije? Jeszcze raz? Wierzysz w to, że on już nie pije? Ty, no sam się śmiałem właśnie, bo on taki film gdzieś nakręcił, jak zacząłem oglądać tego filmu, że mówi, jedzie gdzieś tam swoją Skodą Octavią i mówi, no, to przyjechałem do sklepu po alkohol, czy coś takiego, nie? I sam się śmiałem, że wiesz, niepijący alkoholik jedzie samochodem do sklepu po co? Na zakupy? Po alkohol, nie? Ale nawet jak to jest piwo, nawet jak to jest piwo. Nie. Niepijący, ale to po co kupuje to piwo 0%? No właśnie, wiesz, alkoholik powinien, taki wiesz, prawdziwie już nawrócony, powinien w ogóle... próbować się od tego odcinać już tak, tak, masz rację, nawet 0%, bo to jakaś pokusa taka, nie? Że już tak powinien unikać, żeby nie było powrotu, nawrotu, jakiejś tam chęci, wiesz, tam... A on myśli, że on sobie kupi piwo 0% i to zaspokoi jego głód alkoholowy. No nie. Ja myślę, że to jest problem większości alkoholików, że on jest na takim etapie pewnie, że jemu się wydaje, że on pije już teraz w sposób kontrolowany, nie? Czyli tam jedno piwo, to tylko na humorek i to nic złego, nie? Nie upija się do przytomności. Ale tam przecież jego Iwonka ją widzieli tam różne osoby na wykopie, tam rzucały zdjęcia. Tak. Jak ta Iwonka normalnie trochę w sklepie kupuje. No. No to myślisz, że Jarek do mnie pije? Nie, myślę, że tam wiesz, ja cały czas właśnie, bo ja chciałem z nim zrobić wywiad właśnie i on nika tego, nie? Więc wiesz, człowiek, który jest szczery, nie ma nic do ukrycia, by się tak nie zachował. O, Rafale, jeśli właśnie to ci się... To, co teraz powiedziałeś, jeśli byś zrobił wywiad z Meksykano, to czegoś takiego brakuje w tej chwili, no bo jest na niego nagonka, jest, z jego winy, ale jest nagonka. No i myślę, że czegoś takiego w tej chwili brakuje, takiego materiału z Meksykanem, nie? Tak, jakby ci się udało z nim porozmawiać, no to naprawdę wyszedłby z tego pewnie fajny materiał. I ja do tego pytanie, nawet... Pytanie, jaki byłby, jakim rozmówcą byłby Jarek, czy by był swoim lisim pieskiem próbował jakieś tam teksty, jaki to on trwań, jak nie jest, by tam nie sprzedawał, czy faktycznie by na szczerze porozmawiał, nie? I to właśnie widzisz, bo gdyby naprawdę mu zależało, że tam Olgierdano zły, bo go hejtuje, czy coś tam wyśmiewa, nie? To właśnie by się zgodził. Ja na jego miejscu bym się zgodził, wytłumaczył, wiesz, i tak dalej, nie? A to mnie od razu tak trochę, powiem ci szczerze, zdziwiło, nie? Bo ileś prób kontaktu tam na telefon jakiś, wiesz, który tam w internecie do niego jest, nie odbiera od innych ludzi ode mnie, nie? Wiesz, tam SMS, czy tam w komentarz mu napisałem, wiesz, na jego kanale pod tym, nie? Zero. Meksyk, proszę o kontakt, chciałbym nagrać z tobą wywiad, nie? Obiektywnie... No, nie to, chcę, to też jest rozgłos dla Meksyka, taki wywiad. Tak, tak. Za to, że to dziwne... W tej chwili to dokładnie ogląda Iwonka i jej syn, i to wszystko. Za to, że dziwne, wiesz, jakiś próbak z drugiej strony kontaktu, bo ja, wiesz, tam publikuję w ogóle materiały w Białymstoku, nie tylko Kononowiczu tam, wiesz, ale... No tak, wiem, widziałem. Na przykład jakiś film, że tam było święto Holi, że rzucały się dzieci, wiesz, kolorowymi farbkami, nie? No.
patrzę, komentarz Meksykano, nie? Patrzę, oryginalny, nie podrobiony kanał, bo przekierowuję do jego, wiesz, oryginalnego kanału, nie? No. Komentarz był taki, następny, co nagrywa dzieci. Wiesz, i tam potem to samo opowiadam Olgierdano, on mówi, a, bo ja, to taki żart, bo ja zarzucałem Meksykanowi, Meksyko, że on nagrywa dzieci gdzieś tam z jakiejś szatni, nie? Ja mówię, ale uważasz, że to jest normalne, że Meksykanowi... Nie, bo właśnie, wiesz, powinien odpowiedzieć jakoś normalnie, wiesz, że wywiad tak albo nie, wiesz, no prosta sprawa, nie? A wchodzi tutaj, wkleja jakiś komentarz taki od czapy, zupełnie taki właśnie, wiesz, taki unik, nie? Jak gdyby, wiesz, nie? Że on ani nie powie tak, ani nie i... I właściwie wiesz, no to... Czyli ma coś do ukrycia tak właśnie, naprawdę dla mnie, nie? Jest taki szczur, bo się zachowuje, ucieka... Tak, bo jakby mieszkamy w Białymstoku, to co za problem się gdzieś spotkać, wiesz, i sobie porozmawiać. Można to publikować, można nie publikować, wiesz, nie? A to tak no, właśnie... Wczoraj oglądałem właśnie Olgierdano i był, tych się chwalił, że jechał ze Suwałk do Białegostoku. Ile jest kilometrów, powiem, trafał? Suwałk do Białegostoku będzie koło 140-150 kilometrów, wiesz? 150 kilometrów, no tak. To się chwalił, że jakiś jego znajomy potrzebował podwózki i wziął od niego 180 zł chyba za paliwo. O tak? Gdzie, no gdzie jest? Ciekawe jechał, czy jest dobrego. No, to wiesz. Daj to łaska 50 zł, bo i tak jadę i dziękuję, nie? A ten od niego prawie 200 wziął. Ale to trochę widzisz, to może być tak faktycznie to, co mówisz, że Meksyk się przyzwyczaił do tych dobrych, starych czasów, że kiedyś było dużo pieniędzy z YouTube'a, bez problemu, i teraz, no, może, wiesz, tam z oszczędności żyje, skodzinka stara się psuje i trzeba by myśleć faktycznie, tak jak mówisz, czy już iść do normalnej roboty, czy kombinować skądś tu pieniążki. Wiesz, ale ja uważam, że jakby on postawił sprawę jasno, miał dupy, i chce to naprawić i dlatego na przykład przekaże tyle i tyle, no to by było, miało lepszy wydźwięk niż to jego ukrywanie się i unikanie tematu, bo teraz na dobrą sprawę nikt go już nie ogląda, nie? No, ja go nie oglądam. Zobacz, jeszcze pół roku temu Meksyk miał tych swoich tam jakichś donatorów, którzy tam, no ja tego nie popieram, no ale ktoś mu tam wpłacał, tam raz mu 100 też płacił, raz 300, a teraz to nikt mnie nawet dychy nie chce płacić. Wiesz, ja zawsze też się zastanawiam, jak to jest faktycznie z tymi donatami, nie? Bo teoretycznie przecież może, na przykład robi lajta, siedzi, nikt nie wpłaca, nie? Przecież może sam sobie wpłacić, na przykład na pokaz 100 zł, nie? No właśnie, na zachętę. Pytanie, czy on tak nie robił, bo też dla mnie to dziwne na przykład. Żeby podpuścić ludzi, na przykład widzów, nie? Żeby nie było tak, wiesz, wszyscy go olali, nie? I no, na przykład, i nagle... Tak, wiesz, że kto by mu chciał 500 wpłacić, no kto? Na przykład, no. A ty wiesz, przelejesz... Przelejesz ze swojego konta na swoje konto, więc jakąś prowizję tam najwyżej ci potrącą może i wiesz, nie? Drobno. No właśnie. I próbujesz ludzi podpuścić, żeby wpłacali ci, nie? Tym bardziej, że ludzie go właśnie też o to oskarżali, że sobie tam donaty wysyła, że tam to są wszystko fejkowe donaty. No, fejkowe tak. Myślę, że technicznie to jest do zrobienia, nie? Więc... Na pewno. No. Tak samo właśnie teraz pytanie, czy Meksyk ma działalność gospodarczą zrobioną na swój kanał, nie? No bo mimo wszystko regularnie otrzymuje z tego przychód, większy lub mniejszy, ale otrzymuje z tego przychód i powinien też na przykład wprowadzać podatki, nie? Taki krajek na przykład śmieszny. No to Meksyk już ile lat i się miga przed tematem, nie? No też jestem w szoku, że w ogóle skarbówka na to nie reaguje. Wiesz co, sam jestem ciekawy, jak to jest, no. Więc to wiesz, tutaj bez jego, że tak powiem, wypowiedzi, jak jest naprawdę, to tego nie rozstrzygniesz, nie? Bo może wszystko jest w porządku, nie? A może nie. Tak, chociaż mi się wydaje, że nie, właśnie, że to jest taki chytrutek z niego trochę, taki lisek chytrutek. Generalnie tam jest tyle tego, wiesz, że YouTube automatycznie potrąca podatek 20%. Jak ale YouTube pobiera prowizję, a ty musisz jeszcze zapłacić podatek względem Urzędu Skarbowego. Ktoś mi z kolei tłumaczył, wiesz, że jest z kolei zabronione jest podwójne opodatkowanie, czyli jeżeli na przykład w Stanach Zjednoczonych został odprowadzony podatek, to już w Polsce nie musiał być, nie? Ale nie chcę wprowadzać nikogo w błąd, bo nie wiem, jak jest dokładnie. Nie jest tak, bo na przykład teraz Polacy pracujący za granicą muszą płacić i za granicą, i w Polsce podatek od tego roku. Jasne. U mnie na przykład, wiesz, to co wpływa, to jest w ogóle na konto fundacji,
i to wszystko jest rozliczane w jakichś tam kosztach zakupów ewentualnie dla Krzyśka, czy na paliwo właśnie, że ja tam jeżdżę, nie? Więc wiesz, właśnie, miałem Cię o coś zapytać jeszcze jedną rzecz. Mhm. Czy byłbyś w stanie nakierować Krzysztofa, na przykład mu tam pokazać jakieś filmy z Aleksandrem Jabłonowskim? Wiesz co, mogę spróbować. Bo to może być taki crossover, że no, tego świat jeszcze nie widział, nie? Bo wiesz o czym mówię? Wiem, bo ja mam sam, wiesz, takie co bardziej pikantne kawałki. Jabłonowski też po prostu czasami skandale specjalnie wywołuje, żeby przyciągnąć uwagę widzów, nie? Dokładnie, ja właśnie go lubię, ja lubię Jabłonowskiego oglądać. No bo jest śmiesznie, nie? Ja mam wycięty jakiś taki fragment u mnie na kanale właśnie, że też bardzo dużo ludzi to oglądało i co ciekawe, on w ogóle, wiesz, nie zgłasza tych filmów do usunięcia, że prawa autorskie czy coś takiego, bo jemu zależy na takiej reklamie i kasują jego kanały, ale są też shoty na innych kanałach, więc coś takiego, że w poradzie coś tam zaczął mówić. No właśnie, ja się też zastanawiałem, jakby Jabłonowski zareagował, jakby był właśnie w szkole 17. Zaczęli o nim mówić, nie? No ciekawe, czy byś wyzywał, czy tam zmieszał z błotem najbardziej jak może, czy... Na przykład jakbyś mu wręczył portret Aleksandra Jabłonowskiego w ramce, czy by powiesił. Spróbuję coś zagadać na ten temat, nie? No fajnie by było, na pewno byłoby ciekawe wyświetlenia. Tak jak mówisz, że masz za 1000 wyświetleń 2 złote, tak. To myślę, że za jeden film byś 500 dorobił. No, to byłoby na paliwo może przynajmniej. No, tego Ci życzę. Dobra, Rafał, bardzo miło się rozmawiało z tej strony. Nie wiem, czy się przedstawiłem, czy nie. Paweł Zwejcherowa. No. Paweł Zwejcherowa. No. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Dzięki za telefon. Paweł, ja mam takie pytanie, bo wiesz, te rozmowy są nagrywane z automatu, nie? I na przykład, wiesz, tam ostatnio widz wyraził zgodę na publikację na przykład, nie? Wiesz, nie? Słuchaj, gadaliśmy godzinę. Jeśli chcesz godzinną rozmowę wrzucić, to proszę bardzo. Ja myślę, że to... Dużo wyjaśnia właśnie takim ludziom, którzy trafiają na te filmy przypadkiem i wiesz, i mogą zrozumieć, po co właśnie się te filmy kręci, nie? Bo niektórzy właśnie dokładnie to jest standardowe, to jest ktoś robi sobie bekę, wykorzystując dwóch jakichś tam upośledzonych ludzi, nie? A to właśnie te rozmowy tłumaczą, skąd to się wzięło, po co, dlaczego, nie? Wiesz, i tak dalej. Ludzie za bardzo biorą na serio chyba takie dwie niepełnosprawne osoby. A wiesz, z drugiej strony też pamiętam taką rozmowę, bo ktoś na przykład właśnie też, pamiętam, że Sławka zarzucał, nie? Że Sławek z tego zrobił przedsiębiorstwo, wiesz, biznes, nie? Że on już tyle tych filmów tłucze, że tylko z nich żyje, nie? A potem mi przyszło na myśl, że wiesz, na przykład jakby nie było Sławka z tym, z Jackiem, z kanałem Leczny Człowiek, nie? To tak naprawdę i tak by było mnóstwo filmów, takich na zasadzie, jak mi mój sąsiad tam pokazywał, nie? Że mówi, o patrz, byłem ostatnio w sklepie, nie? I zobacz, kogo nagrałem. Kononowicz, nie? Zobacz, nie? By było i tak mnóstwo takich filmów, wiesz, na których oni w ogóle nic by tam, wiesz, nie zarabiali, nie? I takich filmów w sumie takich, na przykład, a Kononowicz tam laską by machnął w jego kierunku, że wyłącz to, albo chciałby mu wyrwać telefon, że ja się nie zgadzam na nagrywanie, nie? Więc wiesz, cały internet byłby zalany takimi filmami z kolei, nie? Hejterskimi takimi, nie? Trochę. No, ludziom chyba się to nie podoba, że ktoś jeszcze na tym zarabia, bo może ludzie, może oni by sami chcieli na tym zarobić, nie? Też, tylko by nie dali rady, po pierwsze, nie? Wiesz, no. Zarobić, a po drugie, wiesz, to jednak oni próbują tak trochę, wiesz, pokazywać, no, jaki jest Kononowicz faktycznie, że on coś tam opowie, wiesz, i tak dalej, nie? A tak to by były same takie filmy z ukrycia gdzieś tam, wiesz, i takie, o, zobaczcie, nie? Tutaj, znowu. No, także. No spoko. Dobra, będę się słuchał. No. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego i jak no, crossover z Jabłonowskim, to byłoby coś pięknego. Spróbuję pomyśleć o tym, nie? Bo no, i trzymam kciuki za wywiad z Meksykiem, bo to też dobra. Pozdrawiam, trzymaj się, na razie.